Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą King Arthur Knight's Tale. W poprzednim filmie zrobiliśmy pierwszą misję, był pierwszy odcinek, więc początek serii. W tej misji uwolniliśmy Sir Kaya, więc mamy drugą grywalną postać, jest to champion. Do tego bardzo ważna rzecz, bardzo ważna informacja, tabela moralności. No, w pierwszej misji mieliśmy wybór, czy zasiadamy na tronie, czy nie zasiadamy na tronie i tworzymy własny okrągły stół. Zdecydowałem się to drugie, jak sami widzicie tutaj na wydarzeniu. Wolę iść w stronę prawowitego niż w stronę tyrana. Co do religii, mamy chrześcijaństwo albo dawna wiara, tutaj jeszcze nie zdecydowałem. W grze pewnie będą różne wybory, zobaczymy jak to się potoczy. A tymczasem lecimy dalej, misja numer 2. The nearby Kingstone is plundered by a marauder knight. Kingstone. What a regal name for a mud hole. Anyway, the village belongs to the throne, and I must teach these brigands a harsh lesson about boundaries. Also, I will need plenty of masons, woodcutters, and laborers to restore Camelot to its former glory. No dobra, biorę wiadomo dwóch moich bohaterów, innych nie mam. Uwolnij wioskę od rabującego rycerza i wyślij pozostałe sługi do pracy w Camelocie. Rodzaj przeciwnika to zbójca. Dodatkowa nagroda, nagroda w zasobach oraz dodatkowa nagroda, bohater do zwerbowania. Lecimy tu. Normalnie. Nie zapomnij o eliksirach. Będę pamiętał. Zaraz znajdziemy ocalałych. Uwolnij wioskę. Nowy cel. O, świnka. Świnka. Trupy. A ten trup coś ma. Ohoho, 16 golda. Kurczaki. Ale zachował. Sir Balan? Ole, rzeźnik. Oho, bitka. To są bardzo często bitwy, to mi się bardzo podoba. Sir Balan. Mamy mu pomóc. Dobra, ty dawaj go. Dawaj, dawaj, w plecy. Sir Kay, champion. Ło, na strzała. Tutaj stracimy 3 punkty, tu 2. Ale co za różnica, jak ja... To jest za 2. Nie, no chyba lepiej będzie tego uderzyć. Dziabnij! Dobra, jeden pancerz, jeden pancerz. Ale mu odwinął. A dobra, no i ten jest na strzała. By the old gods, Sir Mordred. The rumors are true then. You have returned. Sir Balanie, jak zwykle marnujesz swe umiejętności. I'm following my knightly oath by protecting the innocent. The nearby village is plagued by these brigands and I must stop them. Niechętnie to przyznaję, ale jestem tutaj z tego samego powodu. Potrzebuję tej ziemi. So you are truly taking King Arthur's place in Camelot, recruiting knight. You should find my brother. He would be a great fit to your dark court. No wiadomo, że ta odpowiedź numer jeden żółta jest gówna, skoro jest na żółto, ale możemy zawsze wypytać. Ja lubię wypytać zawsze o wszystko w takich grach, żeby, no wiecie, wszystkiego się dowiedzieć, ewentualnie czasami takie poboczne teksty do czegoś też dążą, nie? Zabiłem w Camelocie twego ojca, mam nadzieję, że nie chowasz urazy. Przyznamy się, czy się nie przyznamy się? Finally you committed a murder that you should not regret. He became a disgrace to everything he fought for in his life. Death was salvation for him. No to w sumie dobrze. Gdzie Sir Balin? That selfish, wild zealot is busy defending our heirloom at the Bridge of Sorrow. It should have been mine, but he ignored our father's will. Opowiedz mi o tym. Curse upon Balin. Anyway, my late father believed in Arthur's creed that a knight is defined by the deed. Not by the land. Co wiesz o królu Arturze? Muszę go odnaleźć. Czy może raczej lepiej powiedzieć, że to moje rycerskie zadanie? You are not the only one looking for him. Something terrible happens to Avalon, and people need guidance.
No i tutaj mamy dwie główne odpowiedzi, tu już jakaś decyzja pada. Zawsze to samo, słabe usze, zobaczymy co będzie, gdy w końcu znajdę Artura. Masz rację, wiesz może gdzie mógłbym go znaleźć? No to raczej to drugie. Bądźmy tym normalnym. The ship that brought him to Avalon reached shore beyond the Bridge of Sorrows. I would start looking for him there, in the Whispering Cove. That's what my father told me and my brother, anyway. Pójdę na most, gdy tylko tu skończę. Our goals are the same. I'll accompany you. Czyli to jest ten nowy nasz towarzysz. Dość już usłyszałem, ruszajmy. Mamy trzech, tak? To chyba ten Sir Balan, ale on jest rzeźnikiem, on ma dobry topór. No ale dobra. Lecimy dalej. Dawać waleczkę mi jakąś. Animals. Half of the village is killed and maimed, the other half hiding in the woods. We must stop this. Ajsy. O, i waleczka. Ale chciałbym jeszcze zobaczyć, czy tutaj świnka niczego nie ma. Świnki sobie śpią, to niech śpią. Wlatujemy tu. Wszyscy, chodźcie wszyscy. O, a to ustawienie? Aha, jak mają biegać, patrzcie. Nie zauważyłem tego wcześniej. Fajno. Tylko, że czterech najwięcej możemy. Dobra, biegajcie w rąbem. Czemu nie? Co tu się dzieje? O kurde, sporo ich. No dobra, tu nie będzie żartów. Still a good old Balan. Protector of the weak. Spare me the cynicism. You are here for the same reason as I am. To save these people. Yes. I need them to work the field, see? You are a disgrace to everything the Round Table stood for. Maybe this land needs my Round Table to survive. Dobra, musimy ustawić bohaterów. No ich jest sporo. Łucznik jest tu i też tu. Fajnie by było do łucznika się dostać. Sir Mordred, proszę tutaj. Sir Kay. Dawaj tu. No i Sir Balan, dawaj tu. Tak to widzę, zaczynamy waleczkę. No może nie być to już łatwo. No ty lecisz właśnie jak najdalej do tego wariacika i dziabaj go. Świetnie. Sir Kay. Oj, ty nigdzie nie dojdziesz. Skoro ty nigdzie nie dojdziesz, to biegnij jak najdalej, Sir Balan. Dobra, a tutaj w plecy to może zabije. W plecy jest mocniej, oczywiście, że tak. Blok, blok, hehehe. Też bym chciał mieć łucznika. Cios w plecy, dwa razy cios w plecy. Traci pancerz, no. Przypominam, że gramy na wysokim poziomie, więc zobaczymy. Myślę, że druga misja nie powinna być jeszcze jakaś turbo trudna. Jedna strzała. I na maksa do przodu, bo tu jest kolejny łucznik. Sir Mordred. Ten ma 12, no nie obejdę go, nie obejdę. Dwa razy. Raz. Kurde, 1 HP, no niestety. No nic, stój w miejscu. Powściągliwość. A ty na strzała zabijesz? Co ty masz? Mocarny atak zadaje sąsiedniemu przeciwnikowi 150% obrażeń od broni z dodatkowymi 15% punktów przebicia pancerza za 5, a zwykły cios 100% za 4. Ile masz? 7. Więc w sumie i tak nie dobiegnę do łucznika. Tym nie zabije, a mocarnym? A mocarnym? Mocarnym zabije. To bij mocarnym. Uhuhuhu. No i dobra, do przodu. Co tu zostało? Dwóch łuczników. Ten ma jeszcze 3 pancerza. Nie stracił. Nie stracił. A to kto? Oho. Kto to jest? Kim ty jesteś? Lady Dindraine. Jak to się ciebie czyta? Dobra, idziemy do niego. Ona jest ze mną, dobra, a ten płonie, podpaliła go. Do niego, jak najbliżej, niech się nie rusza, a ty go pokonasz. I do przodu.
No kurde, odda strzał. Na szczęście nic mi nie zrobił. Ten też nie. Blok. Prosto w łeb. Prosto w łeb. Mamy statystyki, nie? Na przykład ten nasz Sir Mordred ma 30% szans na blok i mu się udało teraz dwa razy. Ten akurat nie ma bloku, może dlatego, że ma miecz dwuręczny. A Sir Balan ma blok na zero. A, bo też nie ma tarczy, on ma tylko topór. No ale dobra. Dwa razy go dziabniemy i jest po nim. A ten Legolas gdzie biegnie? Ona wygląda z góry jak Legolas. Aha, dama z łukiem, przydałby mi się ktoś taki. Tylko mi przeszkadzałeś w zgładzeniu tych kundli. Dobra, przydał mi się ktoś taki, jak chcę łucznika. No pewnie, że tak. Dawaj, chodź do nas. I'm Lady Dindrain, the Lord's chosen, seeker of the Holy Grail. No dobra. Nie dość nam głupców szukających tego kielicha? Aren't you helpful? I wish I had thought of that earlier. Gdzie są w takim razie rycerze Graala? Musisz dobrze ich znać. Do I know them? Yes, you can say so. Percival is my brother. A bright light in the encroaching darkness, fighting his battles where I can't reach him. A Galahad? Galahad is... well... trust me when I say that he is truly lost. No, I'm alone in my holy quest. It is my trial by fire. Nie mów mi tylko, że szukasz Graala w tych norach. No, I'm looking for redemption in this hellhole, Dread Knight. Chcesz zginąć od taniego i zardzewiałego miecza? No, sir. I'm hunting down their leader. The Marauder Knight hiding in a ruined tower. W takim razie zmierzamy w tą samą stronę. The good Lord sent you then. I'm always glad to have some walking shields around me. Let's go. Ruszajmy w rzeczy samej. O kurde, mam czwórkę już. Szybko zbieramy tą ekipę. Nie sądziłem, że to tak poleci. Eliksir się przyda. Szybciuśko. Szkoda, że nie można zbierać. Nic nie zostawiają. Nic nie dropią. No nie. O, ale jest skrzynka. Biżuteria. Podczas walki możesz używać na bohaterach różnych eliksirów, jeśli mają je w swoim ekwipunku. Eliksiry pozwalają się uleczyć, uzupełnić pancerz, a nawet przywrócić punkty akcji. Użycie eliksiru kosztuje jeden punkt akcji. Widzimy tutaj, mamy jakby dwa sloty. Jedno na żyćko, a drugie zobaczymy. No i co, mogę iść w prawo i w lewo. Fala pierwsza? Nic się nie bój, koleżanko. Obronimy cię. Trzech przeciwników. No i jest łucznik, więc trzeba do przodu. Wow, 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 wow. O, ależ tam ich jest dużo. Granat by się przydał, ty. A, to nie ta gra. Dobra. A ty możesz strzelać? Oś kurczaki. Dawaj. Płonąca strzała. Strzała. To wiadomo, że płonąca. Chociaż nie, lepiej zwykłą, bo zaraz i tak będziemy ich dobijać Mordredem. Ale ładnie zasadziła. No dobra, jak już powiedziałem A, to powiem i B. Do przodu, Sir Balan. Ready to fight, to ty też do przodu. Schowaj się za Sir Balanem, on jest wielki. Możemy spację. O, no i tak dużo lepiej. Spację się przytrzymuje i jest szybciej. I am ready. Dobra. Zabijesz zwykłym ciosem? Zabijesz. Jednego. Tyle. Ty dawaj tutaj, bo ty masz ciekawy cios. Bo on ma rozszczepienie. Możemy dwóch dziabnąć. Oho, dawaj. Dwóch nie żyje. Ty się ruszyłeś, ty się ruszyłeś. For my Camelot. A ty do kogo możesz strzelić, koleżanko? W sumie... o, do łucznika by się przydało. Zabijesz czy nie zabijesz? Nie, chyba nie zabijesz. Ale obijaj. Trzy. Oj. Aj, błąd zrobiłem, dobra. Mój błąd. Lecimy dalej.
2. Powściągliwość, tu też powściągliwość. Dobra, jeszcze pancerz cały. Ale cios w plecy, blok, blok. No i w końcu ten pancerz, ale twardy z niego. Rycerz. Your Highness? Wiesz co? Kneel before your king. Ty wykończysz go. Sir Kay wejdzie. Nie uderzy dwóch, nie? Nie uderzy tak dwóch chyba. Nie. No to nic, zwykły cios. Ty też. I odsuń się, bo tu Sir Balan ma podejść. Chociaż mogę oddać cios. At your service, my lord. O, ty dojdziesz do niego, świetnie. Dziabaj. Ohoho, fajno. Ty do niego. Też cios. Mamy jeszcze łucznika, no to dobra. Ale ona nie oddaje strzału, ej, dlaczego? A, stąd. Aha, czyli moi mogą zasłaniać linię strzał, dobra. To fajnie, podoba mi się to, ale i tak po tobie. Dobra, uwolni wioskę. O, co to jest? O, ona jest na niebiesko, to zaraz musimy do niej podejść pogadać, może. Może to jakaś misja poboczna była w misji głównej. No nie wiem, czy tu w ogóle takie coś jest. Będę poznawał tą grę razem z wami, ale chyba ta. 25 złotych monet za tylu bandytów? O, dziewczyno, mogę ci nie pomagać. Dobra. Jak wygląda mapa? Tu byliśmy. Ta trochę niewyraźna jest. Aha, i tu mamy, tutaj jeszcze coś jest. Jakieś ognisko. I tutaj coś mamy. Świątynie? Świątynie zapewniają losowy efekt pozytywny lub negatywny jednemu wybranemu przez ciebie bohaterowi. Bohaterowie o wystarczająco wysokiej wartości czarodziejstwa, co można sprawdzić na karcie postaci, mogą odkryć jego efekt. Mogą odkryć jego efektu udzieli świątynia. Ja nie wiem, ile wy macie czarodziejstwa. I tutaj witalność, punkty zdrowia, pancerz, punkty akcji. Skąd ja mam to wiedzieć? To chyba nie, to chyba jak skończymy misję będę mógł zobaczyć. Osłabienia umysłowe? No dobra, to kogo wybieramy? Użyj tego. Wybierz bohatera, przywraca maksymalną liczbę punktów pancerza. Kto nie ma pancerza? No, a nasz główny? Mordred? Oj, dostał. No i git, dobra. Odnowiliśmy sobie pancerz. You raised the towers of mad wizards and crushed the champions of the Shi. And now you are trying to save some dirt poor villagers. How profoundly annoying it shall be for you. Miejsce do odpoczynku. Możesz trafić na mapie na miejsca do odpoczynku. Twoi bohaterowie mogą wykorzystać tę okazję na odzyskanie części zdrowia lub pancerza. No dobra, sprawdźmy sobie, skoro to tutaj jest. Aha, no i tu odzyskujemy punkty zdrowia, tu pancerz. No nikt jeszcze nie dostał ran, więc chciałbym pancerz. O, i wszyscy mają maksymalny. No i gitara. Jakbym nie dostał ani razu. Zbroja Ashel Shini. Oho. This is where the Lord of the Vermin is hiding. Let's cleanse this hovel once and for all. Czyli tu ta walka finałowa tej misji, ale patrzcie na minimapce, jest 5 wrogów, 6. Haj, możemy wejść od różnych stron. Może to jest łucznik, to może od tej? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. A i tak mogę rozstawić ich, no i dobra. Mordred, dawaj. Tu masz do łucznika. O, nasza łuczniczka. A to dawaj. Tu, koleżanko. I damy ci wsparcie. Sir Balan jest potężnym świrusem.
Nie wiem, czy dobrze robię. A, no to ty się wycofaj lekko. O, właśnie. Sir Kay z tej strony. I Balan. Dawaj z tej. No i dobra, lecimy. Zaczynamy. Twoja tura. No to tego łucznika chciałem dziabnąć. Bo to tutaj ustawiłem ciebie, koleżko. I dziab. Przeżył. Ale co to za życie? Ten ma 40 HP i pancerz. O, ty do niego. I bez litości. Dobry jest ten Sir Kay. Dawaj w tą stronę, bo tego trzeba będzie chyba otoczyć. Tego zabijesz. Będzie jednego mniej? Kurde, nie zabijemy go. No trudno. Ale, czy ty do niego możesz strzelić? Na żółto. Na żółto to nie strzelam. O, stąd możemy. Kurczaki, ja się chyba... Bo nie trafię go, no to tak. Mógłbym podejść i strzelić. No dobra, zawsze to jednego mniej będzie. I do rogu, schowaj się. Schowaj się. Tu może pościągliwość sobie zostawimy. Zachowano jeden punkt akcji, super. O kurde, sporo ich. Kamienna skóra, co on tam kombinuje? Nic nie widzę. Oho. A ty skąd się urwałeś? No mogę oddać dwa ciosy, nie? Więc... A za ile to kosztuje? To tutaj rzucenie piętna za 20? Ej, to rzućmy piętno. I teraz cios. Kurde, został mu jeden. No nic to. No dobi. Myślałem, że na strzała go dziabnę. Zachowajmy ten punkcik. Tu będzie grubaśnie. Tu będzie grubaśnie. Ciekawe, jak Sir Balan sobie poradzi z tym. Kamera mnie irytuje. Oż kurde, tylko 4 pancerza. Ile on ma pancerza? Bo on użył jakiejś kurde skóry dziwnej. No nic, lej go. Tym mocniejszym. Powściągliwość. A ten schowany za murem tam jest. Na żółto. Ready to fight. Ready to fight? Chodź, musimy mu pomóc. We dwójkę będziecie go dziabać. Powściągliwość, a ty biegniesz chyba w tamtą stronę. Skupimy się na nim, to też łucznik. O, tu mamy... Będę za ścianą. Próbuj szczęścia. 4. Po prostu słabszy cios. O, dobra, dobra. Ojoj, minus 5 HP. Ależ mi przywalił. Mordre, ty tutaj musisz sobie z nimi poradzić. Tego dziabni i do przodu, do tego łucznika. Okej, okay. Ty koleżanko. Tak, 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 tego musimy wykończyć. Zostanie mu jeden, kurde. A jak go podpalę? Może to będzie lepsze. O, od razu minus 6, super. No i tego trzeba bić. On jest odwrócony w twoją stronę. No nic. Ma dużo. To bijemy, po prostu bijemy. Kurde, ten stracił trochę HP. No ale lecimy z nim. Już też trafiamy w jego skórę. Oj, witalność chyba stracił. Jako pierwszy, Sir Balan. A ten ucieka. Dorwać Hama. Dorwać Hama. No dobra, zobaczmy tutaj. No, raczej damy mu radę, ale... Nie tak to miało wyglądać. O, to jest cios. I drugiego nie możesz. A koleżanka trafi go, czy go zabije? Ma 11, chyba nie. Kurde, dwa mu zostało.
Blok, blok. Minus 5, minus 6. Ale Sir Balan oberwał. No dobra, tutaj go kończymy. Dwa ciosy. I tylko ty zostałeś. Sir Balan, weź mu, oddaj mu. No, oberwał trochę. It seems I was wrong about you, Mordred. Ostrożnie z pochwałami, są dla mnie kłopotliwe. I shall give you an advice then. Camelot is in danger. Not from these marauders, but the creatures of darkness beyond the Bridge of Sorrow. Chodzi ci o twój most rodowy? My brother Balin is standing guard in the bridge fort, holding back the tides at midnight. To brzmi prawie jak pochwała. There has been bad blood between us. He is cruel and arrogant, a savage in battle. But even Balin will fall if you don't help him out. A ty? I have fulfilled my oath. If you decide to march to the bridge now, I will meet you there. Dobrze, widzimy się na moście. Koniec misji? Zakończ misję. Ale wow, 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 ja tutaj widzę coś do pozbierania. O, skrzyneczka. Pieczęć ciężkiego pancerza i widzę drugą skrzyneczkę. Jeszcze się w ogóle rozejrzę. Talizman, jakaś koniczynka i 52 golda, 52 złota, super. Nie mało. Chyba tu nic więcej nie ma? Nie wiem, czy się te rzeczy podświetlają na minimapce, czy nie. No nic tu nie ma. No i Sir Balan sobie poszedł, czyli to nie jest nasz towarzysz. A ciekawe, co z tym tutaj... naszą uczniczką. Dobra, tam byliśmy. Możemy zakończyć misję. No dobra. Dokończymy. I co teraz? I co teraz? Dobra, nagrody z misji są ciekawe, doświadczenie też, hajsy, zasoby budowlane. Koniec rabującego rycerza w Kingston. Jego los winien być przestrogą dla tych, którzy ośmielą się sprzeciwić woli Camelotu. Jego wasale i zniszczona wieś wciąż nie zniknęli. Spotkałem także pewnego rycerza, Sir Balan. Powiedział, że mrok wdziera się do Avalonu przez Most Smutku. Muszę się tam udać. Czyli Most Smutku pewnie następna... misja, kontynuuj. Odrodzenie Camelotu? Każdy pan potrzebuje zamku, a ja wiedziałem od samego początku, że będę tu rządził z Camelotu. W końcu nadszedł czas. Zgromadziliśmy zasoby i ludzi, by odbudować tą majestatyczną ruinę. Camelot pokona jasnym światłem gromadzący się mrok Avalonu. Niech Camelot znów będzie wielki. 1000 zasobów budowlanych, mam 1800, no to chyba to muszę zrobić. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Okrągły stół, czekajcie, po kolei, zróbmy po kolei. Zobaczmy naszych tutaj pięknych rycerzy, bo mamy nowe rzeczy. Runa pogromcy nieumarłych. Cios w plecy zadają maksymalne obrażenia. To jest do broni jednoręcznej, czyli w sumie tylko ty możesz wziąć, bo mam... Ty masz tylko broń jednoręczną, on ma dwuręczną, a ona ma łuk. Czy to jest lepsze? Minus 5, jeżeli chodzi o rozbicie pancerza. Cios 5-10, a nie 5-9, czyli o pół ciosu mocniejszy. Przeciwko zagubieńcom. A jaka będzie misja następna? To jest bardzo ważne. Czy ja mogę to zobaczyć? To zrobione. Rabusie w Kingston. Tu chyba jest. Most Smutku. To jest zrobione. A chciałbym tylko zerknąć. Nie chciałbym zaczynać tej misji. Zagubieniec. Dobra, to i tak będziemy w następnym filmie robili. Zagubieniec, rodzaj przeciwnika. No to chodzi mi o wyposażenie. I to jest... Co ty masz? On ma właśnie przeciwko zagubieńcom. Plus jeden punkt obrażeń. To może z tym się wstrzymam. Ta runa zabójstwa. No fajnie, bo od tyłu mocno dziabie, nie? Maksymalne obrażenia. Jedno i drugie jest fajne, no ale jeżeli naszym przeciwnikiem będą zagubieńcy, to lepiej zostawić to. No dobra, zobaczmy pancerz, jaki dostałem.
Bojowa, zbrojna pieczęć. My mamy jaką? Bojową. A zbrojna to takie same statystyki, tylko że minus 1 punkt obrażeń otrzymywanych od ataków dystansowych, a tu mamy 1 punkt niezniszczalnego pancerza podczas pojedynku. No chyba ten niezniszczalny pancerz lepiej działał. Jakieś błyskotki mamy, ej. Pierścień ochrony. Plus 8, co to za głowa? Odporność na osłabienia umysłowe, okej. To jest odporność na osłabienia umysłowe, ale za to minus 8 bym miał, bo zdjąłbym ten naszyjnik. Co to jest? Osłabienia fizyczne, no chyba zostawię tak jak jest. Tu mam jeszcze koniczynkę. A gdzie ją się wsadza? Nie mogę, bo jest na czerwono. Tylko strzelec. Okej. I buteleczki? Ty masz buteleczki. To mogę mieć dwie buteleczki. Co tam? Może się przydadzą. 0 punktów umiejętności. Dobra, zacznijmy od tej nowej, bo u niej mamy... Po pierwsze, biografię sobie też pod koniec przeczytamy, skoro to nasza nowa postać. Dostępne punkty. No tutaj do podstawowego strzału, do tej płonącej, zatruta jeszcze jest. Zwiadowca. Wykrywamy pułapki przeciwnika z odległości w polach równej percepcji bohatera. Tu te pasywne raczej bym w to pierw poszedł. Odbicie. Bohater przyjmuje o 1 punkt obrażeń od ataków dystansowych mniej. No ona w sumie będzie się trzymała z tyłu, więc jeżeli jakiekolwiek otrzyma obrażenia, to właśnie dystansowe. Adrenalina. Za zabicie jednostki bohater otrzymuje 2 punkty akcji. Ten efekt może wywołać tylko raz na turę. Spoko to jest, takie coś powinien mieć każdy. Plus 20% do obrażeń od nadzoru. Kurde, nie wiem co pójść, może ulepszymy ten podstawowy strzał. Co my tu mamy? Tortura, obrażenia od strzału zadawane podpalonym i zatrutym jednostkom zwiększają o 20%. Aha, to może pierw zatruć, później takie kombinacje tu można tworzyć. Kurczaki, wiecie co, nie wiem. Bohater otrzymuje 2 punkty ruchu w pierwszej turze potyczki. 2 punkty ruchu. Czyli może lepiej się ustawić do strzału, nie? No ale dobra, chyba to odbicie. Czyli bohater otrzymuje o 1 punkt obrażeń od ataków dystansowych mniej. Chociaż to jest tylko jeden. Kurczaki. Nie wiem w co pójść. Adrenalinę. 2 punkty akcji za zabicie. Raz na turę. Bierzemy adrenalinę. Nie ma co się dłużej zastanawiać. No i właśnie, mamy dla ciebie różne rzeczy. No łuku nie mam, ale zbroję na czerwono jest, tylko czempion. Aha, nie, ona nie może, tego nie może. Ale możesz to, tylko strzelec, czyli talizman choroby. Plus 16 żyćka podstawowego i plus 1 tura czasu trwania zatrucia. Aha, to fajnie na zatrucia grać z tym razem, z tą koniczynką. No i dobra, bierz ten pierścień ochronny, który czytałem wcześniej, bo ty nie masz żadnego, oni mają. Buteleczki, otrzymaj dwie, skoro mamy sloty wolne. Co to jest? Tylko obrońca. Dobra, co ona ma? Ona jest chrześcijanką, o proszę. Jeżeli chodzi o moralność, cechy, przymierze. Plus 1 do lojalności za każdego kolejnego chrześcijańskiego bohatera przy okrągłym stole. Ukochana osoba. Uleczenie urazów kosztuje u tego bohatera o 50% mniej złota. Zielarz. Gdy otrzymasz tytuł szpitalnika w lecznicy, zdrowie przywracane eliksirami leczenia zwiększa się tu u wszystkich bohaterów o 4%. Strasznie małe te napisy, miałem to sprawdzić, czy da się to powiększyć. Oddanie misji. Brak lojalności z tytułu dworskie. Okej. No dobra, to czekajcie, bo mam coś dla obrońcy. Ty jesteś kim? Ty jesteś czempionem? Ty jesteś obrońcą, nie? Co tu mamy? Pobudzający kamień przysięgi. Super, plus 16 zdrówka, plus 1 punkt obrażeń podczas pierwszej potyczki po odpoczynku. Bierz te ręce. No i tu jeszcze miałem tą nową, kurde, zbroja. Ty masz jakąś wsadzoną? O, on nie ma, on ma tylko pieczęć kowadła, to ta będzie lepsza. Oczywiście, zakładaj. No i gitara. Tego nie możesz, to masz wsadzone. Wszyscy są wyposażeni, wszyscy mają punkty umiejętności wykorzystane. Jesteśmy przygotowani na następną misję. Do tego... Czy coś tutaj zdobyłem? Nie wiem jak to się zdobywa te punkty.
Mamy chyba jeden punkt. A potrzebuję trzech. Chyba. Nie wiem. Będziemy się uczyć w trakcie gry. Jeszcze mnie interesuje, co tutaj się wydarzyło. Takie budowanie jest, ej. No dobra, po kolei. Dostępne jest nowe wydarzenie. Jak to nowe, rabusie? Kingston. Bohater Lady dołączyła. No dobra, odkliknijmy to. Dobra, już nie ma. Następna misja. Następne wydarzenie. Aha, to są misje i wydarzenia, patrzcie. Ale to mnie interesuje jeszcze. Co to jest? Okrągły stół. Oż kurczaki. Witaj przy okrągłym stole. To legendarne miejsce spotkań szlachetnych rycerzy Camelotu, siedziby władcy Avalonu. Możesz tu uchwalać ustawy, wydawać dekrety i nadawać tytuły szlacheckie bohaterom, ale najpierw musisz odblokować jego funkcję. Miejsca przyszłych bohaterów. Tu czekają bohaterowie, którzy nie są obecnie aktywni. Jeśli na liście herosów masz wolne miejsce, możesz dodać do niej postać stąd. Aha, dobra, bo tylko czterech chyba na misję możemy brać. Przyszli bohaterowie będą automatycznie awansować, jednak ich poziom będzie zawsze o 3 niższy niż w przypadku twojego najbardziej doświadczonego śmiałka. Ulepszaj okrągły stół, by powiększyć listę bohaterów. Dzięki temu będzie można pozyskać dodatkowych herosów i z nich korzystać. No, raczej będziemy się uczyć w trakcie gry, bo dużo mi to nie mówi. Tytuł budynku. Możesz przydzielić do tego tytułu bohatera ze swojej listy bohaterów. Budynek z przydzielonym dowódcą otrzymuje dodatkowe korzyści. Niektóre cechy bohatera mogą wpływać na tytuł, więc zwracaj na nią uwagę. Bohater może mieć jednocześnie tylko jeden tytuł. Wielki mistrz, wolny tytuł. O co tu chodzi? Okrągły stół. To coś poblokowane jest. Wszystko jest zablokowane. Powinienem to pierwsze zrobić, ale nie mam pieniędzy. Ale okrągły stół już jest. Koszt dekretów wyrażony w złocie spada o 10%. Przyciągnij. Mogę kogoś tutaj przyciągnąć, ale chyba mam za mało bohaterów, żeby już to robić, nie? Mam tylko trzech, no to chyba trzech powinienem brać na misję. Jak będziemy mieli więcej niż wymagana ilość na misji, to wtedy. Zapewnia plus 3 punkty lojalności posiadaczowi tytułu. Królewski obrońca. Dekrety. Bez kitu jeszcze nie wiem, o co tu chodzi. No będę się uczył w trakcie gry, no. Ale jajca. Ale tutaj mamy. Ale mamy. Podoba mi się to. Przyszli bohaterowie? Nie znamy. My nie znają. A co jak przyciągnę? Coś się stanie? Sirkej? Kurde, będę mógł go stąd zaraz wyjąć? Nie wiem, boję się trochę. Sprawdźmy. No i jest. Sirkej. Koszt dekretów wyrażony w złocie spada o 10%. Okej. Okay. Ale on wtedy nie będzie mógł pewnie ze mną na misję iść, czy będzie mógł? To jest królewski obrońca. A nie mogę go. Ma już tytuł Wielki Mistrz. Tak, nowy tytuł. Zapewnia plus 5 lojalności posiadaczowi tytułu. A tego nie mogę, Mordreda. On musi być w drużynie. No dobra. Nie wiem, czy królewski obrońca, czy Wielki Mistrz. Wielki Mistrz. Dobra. Niech będzie Wielkim Mistrzem. Nie wiem, o co tu chodzi i tak. Ciekawe, czy będzie mógł iść na misję. Bo jak nie, to będę musiał go stąd wyjąć. Przed misją. Krypta. Witaj w krypcie. Miejsce spoczynku bohaterów, którzy polegli w boju. Tu obrócą się w proch. Wybierz grobowiec bohatera, by oddać mu cześć i przypomnieć sobie, jak jego heroiczne czyny pomogły ci w realizacji zadań. I cmentarz trochę. No nikogo tu jeszcze nie ma, bo jeszcze nikogo nie utraciliśmy, ale gramy na wysokim poziomie, więc będziemy pewnie tracić. A tu mogę coś zbudować pewnie. Kuźnia. Dlaczego nie mogę? Wymagany handlarz. Okej, okay. To po kolei. Tu jest handlarz. Wymagana lecznica. Tu lecznica. Dobra, tutaj nie ma nic wymaganego. Mamy pieniądze, mamy zasoby budowlane. Avalon potrafi być bezlitosnym miejscem. Twoi ranni bohaterowie potrzebują czasu i dobrej opieki, by powrócić do zdrowia i wyruszyć w kolejną rycerską misję. Lecznica oferuje wygodne łoża i wprawnych uzdrowicieli. To też jest odpowiednim miejscem dla poranionych herosów. Okej, czy ja to zbuduję? Co jeszcze mamy? Katedra. Nie mogę, bo nie ma lecznicy. No chyba lecznicę trzeba na samym początku. Tak, wszystko czegoś wymaga. No to budujemy lecznicę. Może się przydać.
O, proszę. Zbudowane. Trochę jak w Charosach. Miejsce na leczenie. Obecnie masz tylko jedno miejsce na leczenie, w którym możesz leczyć swoich bohaterów. Leczenie trwa pewien czas. W jego trakcie nie będzie można korzystać z danego bohatera. Czas leczenia będzie się skracał o jeden po każdej ukończonej misji. Ulepszanie. No dobra, to już sobie odpuszczę. Wiadomo, że ulepszać tu możemy to. Narzędzia medyczne. Okej, nikt nie jest ranny? Nikt nie jest ranny. Był Sir Balaon, czy jak on tam miał, ale poszedł sobie. Dobra, mamy lecznicę. Mogę budować dalej? Nie, bo teraz nie mam zasobów, tylko 300 punktów budowlanych. O, ale stać nas na handlarza. Co, robimy handlarza, budujemy. Fajno. Tu możesz przebudować placówkę handlarza i zwiększyć jej możliwości. Więcej przedmiotów, szybsze odnawianie, tańsze i takie tam. Dobra. Aha, no to handlarz to handlarz, to tutaj nie ma co. Tu jestem ja, a tutaj co możemy kupić. Fajno, fajno, podoba mi się to. No nie mam już zasobów budowlanych, więc chyba nic nie zbuduję. Krypta, okrągły stół, lecznica, handlarz. Ojojoj, ale fajnie. No dobra, słuchajcie, tak byśmy sobie chyba kończyli odcinek. Nie wiem jeszcze o co chodzi z tym wydarzeniem, ale to sobie sprawdzimy w następnym filmie, bo w tym to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, siema!